No cześć, siemano. Witam Was bardzo serdecznie już w ostatnim odcinku z serii Spyro Reignited Trilogy Spyro the Dragon. Mamy otwarty tutaj ten skarbiec, tak jak mówiłem, pominając sobie te 10 diamentów i mamy tutaj wszystko odblokowane. Kryjówkę Gnieznośnego Gnorka. Dostałem też ten punkt umiejętności. Dlatego zaczniemy sobie w sumie może od zobaczenia tej galerii. To już widzieliśmy. Tego nie widzieliśmy. Smoki oświecone. Delbin i Gavin. Gavin jest moim ulubionym smokiem, to już wiecie. Nestor i Thor. Trondo i Boris. Magnus i Conan. Ten Conan wygląda bardziej jak Don Quixote. Nie wiem dlaczego to tak... Łukasz. W ogóle te polskie imiona były naprawdę fantastyczne. No i to byłyby wszystkie. Postęp w grze 100%, 8 godzin, 50 minut. Dobra, nie przedłużając, wbijamy sobie do portalu, czyli do skarbca gnieznośnego. Pamiętam chyba, że tutaj polegało to po prostu na tym, że latało się, nie pamiętam czy na czas, ale latało się tak jak na Speedwayu. Tak coś mi się kojarzy, nie pamiętam czy to było w tej części. Tak, na pewno. Jeszcze zobaczymy jak to wszystko wygląda, bo... Aha, na pewno nie na czas. Ile tego jest tutaj do z odblokowania? 2000. Ale tak jak mówiłem, o, mamy nieograniczony dostęp do latania. Nie mogę tam podlecieć do góry. Nie mogę lecieć wyżej niż to. W ogóle nie mogę latać w górę. No ale dobra, zaczniemy sobie to zbieranie. To jest już taki, wiecie, lightowy poziom. Mamy też tu klucze jakieś do zebrania. Myślę, że też będzie można szarżować jakoś tak. A więc to jest ten skarbiec, czyli rozumiem, że Gnieznośny też jak chciał się dostać do jakiejś komnaty, musiał najpierw dogonić złodzieja, tak? Dawaj tego kij. A, tak, i to było tak, że chyba każda komnata pozwalała nam wlatywać coraz wyżej. Albo nie, już nie pamiętam, naprawdę, już nie chcę zmyślać, bo nie pamiętam po prostu. W ogóle nie mogę w górę wlatywać, czyli ten trzeba dostać tak jakby ręcznie. Ręcznie, czyli tutaj po schodach. Aha, tu była ta bieganina, okej. Czyli tam wyżej nie wejdę na razie. Tam jeszcze coś mi się świeci. Tu jeszcze możemy wlecieć, ale na tą chwilę ja tutaj nic nie widzę. Tu chyba się ścigało złodzieja jajek na takim samolocie. Znaczy, ten złodziej jajek latał samolotem, a my za nim, ale tak coś mi się kojarzy. Tam nawet słychać. No Loki, jesteśmy troszeczkę wyżej. Możemy dolecieć tu, na tą polankę.
O, mamy, dobra. Cudownie. I w takim razie możemy wracać do tamtej bramy, z której przylecieliśmy. Czyli tu. No właśnie, i ten koleś sobie wyleciał. I on będzie latał wokół... właśnie tutaj tych skał. Gdzie on teraz jest? Tam. Albo to był inny, ten będzie chyba latał po prostu w kółko. Niespodzianka. Chyba tutaj. Dokładnie. Mamy. Tu. Open the door. Tu chyba będą te rakietki. O, właśnie, rakietki. Dobra, ta rozwali nam tutaj. Zbiuruj! Tutaj była gdzieś jeszcze jedna. Tu. O, tam jest portal do domu, tam nie byłem. O. Imagination rhymes with devastation. Okay. There's nothing standing between you and your goal, but a little tiny purple dragon. Takie demotywatory. Knowledge is the power to turn dragons to crystal. Patience is for dragon. Zobaczcie, tam na górze jest ze Spyro dwójki. Z tego poziomu, z takimi płonącymi głowami. Practice is not about being the best, it's about destroying everyone else. Fajne napisy.
To jest ten cały skarbiec. Tutaj jest, widzicie? Do not entry, keep out. No i mamy 2000 na 2000. Zdobyłem też trofeum zbieracz. Listy od fanów, super. W takim razie możemy teraz wracać już do domu po raz ostatni w tej serii. Lecimy do góry, mamy chyba jeszcze jakiś przerywnik. Dokładnie. Smoku Spyro, pokonałeś gnieznośnego gnorka. Zebrałeś smocze jaja, uratowałeś wszystkie smoki i odnalazłeś każdy ze skarbów Królestwa Smoków. Jak się z tym czujesz? Ależ emocje, Bob! Szczęście smoczego świata jest moim szczęściem. Nie chciałbym do końca swoich fioletowych dni wdawać się w przepychanki z gnieznośnym gnorkiem i jego sługusami. Kim są sługusi? A, nieważne. Jest takie przysłowie. Żeby walka była uczciwa, potrzebny jest dobry przeciwnik. Wiele można mówić o zwodniczej naturze gnieznośnego, ale był godnym rywalem. O-o! Znowu to samo! Spyro w okularach w ogóle taki, wiecie, trendsetter co najmniej. I cofamy się do samego początku gry, czyli tu, gdzie zaczynaliśmy swoją przygodę. W tym samym miejscu tutaj też ją skończymy. Gra jest, jak widzicie, w prawym górnym rogu ukończona na 120%, a ukończenie całości zajęło mi 9 godzin. Myślę, że to całkiem spoko wynik, biorąc pod uwagę tysiące prób niektórych poziomów. Oczywiście wy widzieliście już pociętą wersję, więc dla was to była chwila. No i to, że również chodzę do pracy. No ale cóż, w tym samym miejscu, w którym się z wami przywitałem, a w zasadzie było to dokładnie w tym miejscu, w pierwszym odcinku, żegnam się tutaj z wami w ostatnim. No i do zobaczenia w kolejnych seriach oraz w serii Spyro 2 Riptide Rage, znana również jako Wrota do Glimmer. Także dzięki za oglądanie, zabycie ze mną podczas trwania tej serii. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, o zostawieniu subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco, oraz o zostawieniu komentarza. Zostawcie po sobie jakiś ślad, żebym wiedział, że tu byliście, że oglądaliście i że w jakiś sposób podobało wam się to, co robię. Żegna się z wami Sparks, Dupka Spyro oraz ja, Pablito. Trzymajcie się, na razie, cześć!